Trzeba się w tych strukturach odnaleźć. Wcale nie myślimy się wychylać. Praktycznie patrzy Kościół. Jednakże pytanie powstaje, kim my jesteśmy? Mamy siebie oglądać świętego? Bo w Polsce, takim można powiedzieć, jest 200 lat hymnu narodowego. Wykluczony jest stan alarmowy, koźle 524 na terenach południowych, tam na pograniczu, to jest już powód całkowicie. Natomiast tutaj dopiero na Odrze będzie, jak przyjdzie fala od góry. Przewidujemy, że będzie większa powódź, jak była w 85 roku. Najbardziej zagrożony jest... Wciąż wierzy, że gdzieś na czerwonej planecie istnieje. Silny nam jest bardzo gorąco. Ta atmosfera jest zupełnie nieprzezroczysta. Ponieważ są grube warstwy chmur, liczne warstwy. I nigdy się nie pojawiają takie okna, żebyśmy mogli dojrzeć właśnie planety. Nie gościmy na deniu wkryte chmura. Nie gościmy. Temperatura prawie... W sobotę 15 godziny od godziny 12 do białego rana. Programy m.in. zabawy i konkursy w magicznym miasteczku dla dzieci. Jego relaks na żywo koncerty Jacka Skubikowskiego, zespołu Erik Folkman i Womet Zatem. A to przejedzie w lewo? Nie tak, już koncert. Drugie bałtyckie pokazy sztuki. Ważny program telewizyjny na każdy dzień. Zobacz, co proponują twoje ulubione takie regionalne lokale. Teletygiel, jedzenia porady i przyrzutki. Trzy kolorowe pisma mienne. Teletygiel, każdy poniedziałek czeka na ciebie twój niezawodny przyjaciel. Yeah.
życiowy jest motywacyjny, zamawiają umiejętności prowadzenia się. Prowadzenie i później usymulowane kolorowanie bardzo bardzo. Tego budynku, a ten bardzo specjalnej funkcji historycznej, którą pełnił, że będę wypuszczał tutaj sokoły. A jesteśmy na dachu którego gmachu Polskiej Rzeczonej Partii Robotniczej, obecnie w centrum finansowym. Tak, w centrum na to nawiścia, na tym linach i fuzjologii Polskiej Rzeczonej Nauki. To jest to miejsce bardzo odpowiednie, bo z jednej strony jest to centrum Warszawy, jest to taki reaktorowy, że to jest taki linach, ale jest to miejsce do strony. Mniej więcej za dwa tygodnie te ptaki będą już zdolne do lotu. Ich pióra spadnieją, wyrosną na tyle, że będziemy mogli otworzyć sztuczne gniazdo. I potem już będą mogły samodzielnie latać. Na początku to karmiane. Czasem na zasadzie instynktu zaczną gonić różne małe ptaki, owady, nawet liście. Tak, żeby się nauczyć dobrze lawirować w powietrzu. Czasem uda im się